Dzień dobry. Marika, autorka tekstu, wokalistka, o której mówi się pierwsza dama polskiego dancehallu. No, znana oczywiście nie tylko z tworzonej przez siebie muzyki, ale też z programów telewizyjnych, radiowych. Zmieściłaś się z całą swoją fryzurą. Nasz tak, Ionik jest bardzo pojemny, na szczęście. Ostatnio to raczej bardziej tak Marta Kosakowska, mama, prawda? Bo cicho o tobie było. Owszem, przez kilka lat ostatnich byłam mamusią Martusią, bardziej niż Mariką, i tęskniłam do tej mojej Mariki, tęskniłam do tego pokoju własnego, o którym Virginia Woolf mówi, tęskniłam do tej przestrzeni własnej ekspresji i tego, nad czym pracowałam, co było owocem mojego życia. Ale fryzury nie zmieniłaś przez ten czas? Czy nie było zmieniałam, tych barkuczyków? Nie było ich, bo... Bałaś się, że będą ciągnąć, tak? Bo to bliźnięta, słuchajcie. Tak, to bliźnięta, przytrafiły mi się, utkała mnie taką drukareczką 3D wmontowaną w brzuchu. Przygotowując się do tej nowej roli, obawiając się jej, nie mogąc się jej doczekać, a jednocześnie czekając na nią kilka lat, bo to nie udało się tak... Cyk, drukareczka pyk. Nie tak działa. Ty, nie zadziałała mi, drukarka elemenciki w momencie, kiedy ją próbowałam mocno wcisnąć. Dobra, nie brnij. To był dla mnie okres przepotwarzania się też jako kobiety, jako człowieka, wielu konfrontacji, wielu przepracowań i czułam potrzebę ucięcia sobie tych włosów niczym Joanna Dark mieczem w słynnej scenie filmowej, żeby dokonać jakiejś takiej... dokonać cięcia też w życiu między tym, co było, a tym, co... Dla kobiety symboliczne chyba, nie? Prawda? Tak, tak. My działamy z włosami, ilekroć grube sprawy dzieją się w naszym życiu osobistym, mentalnym, w naszej filozofii życia, w naszej obyczajówce, to robimy to. Ten twój macierzyński trwał 5 lat, tak? Tak, bo ja zrywów niepodległościowych próbowałam dokonać już wcześniej, ale one nie udawały się. Po prostu... Nie ten moment. Tak, dynamikę tutaj wyznaczały moje dzieci jednak i ja musiałam za nią podążyć i pozwolić im być przy mnie przyklejonymi tak długo, jak one tego chciały. Teraz są w placówce opiekuńczo-wychowawczej zwanej przedszkolem, którą błogosławię. Cudowna. Słuchaj, ale to ja muszę zadać takie klasyczne pytanie, uwielbiane przez wszystkie mamy, które parają się jakąś artystyczną działalnością. Czy twoje dzieci wykazują już talenty muzyczne? Wykazują, śpiewają nie fałszując. Zabrałam je na scenę dopiero dwukrotnie i za każdym razem bardzo chciały na niej być, bardzo chciały przejąć kontrolę, mikrofon i performować. Więc... Performować? Tak, mają tutaj zadatki, ale ja ich, broń Boże, nie będę popychać w tym kierunku. To wcale nie jest taka łatwa praca. No tak. Wiosną ma się ukazać twoja płyta Cykl. Jeden, jest już kilka singli, dwa, tak? Już tak są wypuszczone i hulają sobie. I teraz jest trzeci pod tytułem Leć. Tak. Za chwilę o nim porozmawiamy, ale żeby wiedzieć, o jakiej materii mówimy, no to posłuchajmy fragmentu. Przepaścią, która jeszcze niedawno oddzielała nas. Włosy na baczność, cierpnie skóra, a nam się zdaje, ciągle mamy czas. Balansujemy na krawędzi, przenosząc ciężar z palców stóp do pięt. Żadne z nas nie wie, co tam będzie. Biorę ostatni ten przed skokiem w ten... I to jest oczywiście tylko fragment. Zachęcamy was do zapoznania się z całością w oczekiwaniu na płytę Cykl. To jest piosenka o zaufaniu, o drugich szansach? Tak, to jest piosenka o rzuceniu się w wielką niewiadomą, jaką jest poważna relacja z drugą osobą, w momencie, kiedy ma się na koncie już jakieś zranienia, doświadczenia zawodu
I kiedy trudno jest, to takie pełne otwarcie o pójście w zaufanie, o powierzenie swoich spraw drugiej osobie, bo jeśli się chce zbudować taką relację chyba obliczoną na całe życie, możliwie, to nie ma mowy, może to jest moje osobiste zdanie, inni budują doświadczenie, relacje inaczej, ale z mojego doświadczenia życiowego wynika, że jeśli się zatrzymuje dla siebie jakieś takie zamknięte pokoiki, tajne, skryte i mroczne tajemnice, to nie mam chyba możliwości takiego prawdziwego, stuprocentowego zbliżenia się z drugą osobą. Nie bo ma zawsze tej gotowości. Tak, zawsze ten pokój będzie stał gdzieś jako taka bariera. I mnie było bardzo trudno znowu wejść w taką głęboką, długofalową relację. Ja sobie po pierwszej porażce jakiejś tam życiowej, relacyjnej obiecałam, że już nigdy nie zostanę niczyją żoną, nigdy nikomu nie zaufam i będę sobie zawsze taka pojedyncza. O matko, i jak się okopię się w swoim szańcu. I okopując, jak koszmarnie bywa, że pozbawiamy samych siebie, czy tak, same siebie szansy na poznanie kogoś, kto może być po prostu fantastyczną przygodą dla nas. Nie? Tak, i to dotyczy nie tylko romantycznych relacji, ale też przyjaźni. Myślę, że jest takie powiedzenie, że przyjaciel to jest najlepszy prezent, jaki możemy sprawić sobie samym. I w ogóle osoba, którą po prostu... Albo przyjaciel to jest członek rodziny, którego sami sobie wybieramy. Tak, tak, tak. To ten moment wtajemniczenia kogoś, pełnego wtajemniczenia w twoje życie jest nie tyle darem dla tej drugiej osoby, ile dla ciebie, bo możesz w czyimś towarzystwie poczuć się naprawdę komfortowo, naprawdę poczuć wolność po prostu z drugim człowiekiem i to jest wielka wartość. O tym jest piosenka Leć. Tak, ale dojrzałość też jest takim cudownym stanem, w którym to my decydujemy, z kim nam jest po drodze, kogo zatrzymujemy dla siebie na dłużej, a kto jest jedynie na jakiś etap naszego życia. Tak, 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 to prawda. Mhm. A o czym jest cała płyta? Tam jest jakiś klucz. Tak. Bo sama napisałaś piosenki. Ja jestem autorką wszystkich tekstów, natomiast muzykę komponowałam razem z licznymi, cudownymi kolegami, producentami. I cykl, sama ta nazwa jest wywieziona od słów Eriki Erusty, jestem cykliczna, nie szalona, które były dla mnie bardzo orzeźwiające i odgrywcze. Etapy, o których przed momentem też mówiłaś. Tak, tak. Ja w pewnym etapie, kiedy już czwórka majaczyła z przodu, zaczynała majaczyć, teraz już jest nie majacząca, tylko bardzo konkretna czwórka z przodu, odkryłam właśnie w sobie taką wątpliwość, skąd jest ta moja zmienność na planie miesiąca, czy w ogóle jakby, dlaczego raz jestem tak konkretna, decyzyjna, prędka, idę niczym taran ku swoim celom, nikt mnie nie jest w stanie złamać, a czasem jestem delikatna, krucha, potrzebuję wsparcia, oparcia, jestem trochę bardziej podatna na wpływy z zewnątrz, mniej odporna na krytykę i to wszystko budziło moją wątpliwość, to jaka ja jestem, czy ja jestem trochę szalona, czy... A nie mogę być każda? No właśnie te słowa rozjaśniły mi sytuację, że jakby na planie cyklu ja jako kobiety mamy prawo być tak bardzo zmienne i w tym tkwi ogromna wartość. I w tym tkwi ogromna wartość. I jeśli rozpoznasz, kiedy właśnie w swoim cyklu, każda z nas inaczej to przeżywa, jesteś właśnie taka silna, decyzyjna, sprawcza, to wtedy na przykład ustaw sobie w kalendarzu podejmowanie ważnych życiowych decyzji, o ile to możliwe, ale jeśli można je odwlec do tego momentu, bo wtedy masz więcej tych kompetencji, żeby później mieć więcej kompetencji miękkich, być bardziej otwartą tak od strony emocjonalnej. Czasem poddać się, żeby ktoś za nas zdecydował. Tak, być właśnie też misiem o mokrym nosku i to jest okej, i to jest wspaniałe, bo wtedy spotykasz się z innymi misiami o mokrym nosku, na których ci zależy i chcesz się z nimi spotkać w tej ich mokronoskowości. I to jest super, bo to jest empatyczne i ja też odkryłam pisząc piosenki takie poweselające, że nie zawsze trzeba pisać piosenki poweselające wprost i
wygiglać słuchacza, żeby on się poweselił, że czasami trzeba z nim siąść po jego stronie, trochę może smutniejszej, utulić go i wysłuchać jego opowieści i dopiero zaproponować mu, że hej, a sprawdźmy może, co jest po stronie drugiej. I takie podszczypywanie może go właśnie wręcz przeciwnie zniechęcić i jeszcze bardziej zamknąć w sobie, w jego, trybie smutku. Giglanie, mokronoskowość, misiowatość, to wszystko świadczy o tym, że przynajmniej takie ja mam. Czas z dziećmi. Ja tak, takie mam wrażenie, że jest życie Mariki przed narodzinami dzieci i po, i zdecydowany wpływ bliźniąt na to, kim jesteś i jak wygląda twoja twórczość tak, dzisiaj. To se nevrati. Tak, ale ja obiecałam sobie i obiecałam też moim słuchaczom, że powiem dzisiaj oprócz mokrych nosków i giglania konkrety, więc zapytałaś mnie o album Cykl. On ma klucz. Jest nim dojrzałość, samoakceptacja i tu chciałabym nawiązać do rozmowy, którą prowadziłaś przed momentem na temat tego, w jakich tarapatach są teraz bardzo młodzi ludzie, nastolatkowie, w jakich tarapatach bywają, jaką presję oferuje im kultura masowa. Dlatego ja dużo uwagi na tej płycie poświęcam z kwestią samoakceptacji, samoświadomości, super, rozwoju relacji ze sobą przede wszystkim, zanim zaczniemy zaspokajać potrzeby świata, żeby zaspokoić swoje własne, rozpoznać je. Płyta Cykl ukaże się tu werble 13 kwietnia, będzie miała premierę streamingową, płytową, sklepową. Następnego dnia, 14 kwietnia, zagram koncert, na który cię już w tym momencie bardzo dziękuję, czyli zapraszam. Jak widzę, to będzie taki pełnowymiarowy ten tak, powrót będzie. Zagram razem go z koncertem w Fabryce Norblina. A jeszcze następnego dnia zaplanowaliśmy w Kwiaciarni Grafiki taki event, gdzie, co też istotne dla całego konceptu płyty, uważam, że żyjemy w świecie przesytu takiej konsumpcji, o której mam nadzieję, że się trochę odwrócimy, że to będzie jak fala, jak w latach 60., 70. i pandemia, mam wrażenie, troszeczkę nam to przyspieszyła. A to cudownie, że w ogóle znajdujesz taką przestrzeń, bo uważam, że działalność artystyczna powinna być przestrzenią, w której porusza się sprawy bardzo ważne społecznie, a dobro najmłodszych jest dzisiaj moim zdaniem priorytetem, którym powinniśmy po prostu absolutnie, nad którym powinniśmy się pochylać i powinno nam to mocno leżeć na sercu, więc naprawdę wielkie dzięki, ukłony. Szczególnie, że wracasz po latach, z czym wiążą się pewne zagrożenia, bo to z jednej strony, wiesz, jak się znika, to może znika się ze świadomości, ale też przy powrocie trzeba zacząć mówić już do innego pokolenia. Tak, to prawda. Staram się to zrobić i mam świadomość tego, że trawa bardzo szybko zarasta miejsce, w którym się przestało stać, szczególnie chyba w showbiznesie, gdzie ruch jest bardzo duży i codziennie premiery mają nowe albumy, nowe single, zespołów jest w tej chwili bardzo dużo. Ogromna liczba artystów z racji pandemii kupiła sobie domowe studia, nagrywa w tej chwili w domu, publikuje samodzielnie. Tak, to już nie własne kanały, własne media społecznościowe. Tak, więc jakby ten szum wąsko, informacyjny jest bardzo szeroko. Jest ogromny i do publiczności dociera cała masa artefaktów. Trudno się w tym wszystkim przebić przez ten szum. Więc jeśli mogę się jeszcze zareklamować, to bardzo zapraszam na moje social media, bo właśnie dzisiaj, i tutaj chciałam zrobić to ogłoszenie właśnie tu dziś w trakcie rozmowy z tobą, odpalamy preorder tej płyty, cykl, więc to już staje się faktem, mój powrót do publikacji staje się faktem. Zobaczcie, ile nowości dzisiaj, no. Marika, nowa ja po prostu. Tak. Życzę ci powodzenia i bardzo dziękuję za to, że podejmujesz te tematy, że jednak nie jest ci wszystko jedno, co się dzieje z twoimi najmłodszymi odbiorcami. Tak, dziękuję ci pięknie, wszystkiego dobrego.